Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o astrologii, o horoskopach. Nie chodzi mi oczywiście o te horoskopy, które możesz znaleźć w kolorowych pismach. Nie mówię, że masz ich nie czytać, natomiast jeżeli nie masz co robić, przeczytaj, ale postaraj się jak najszybciej zapomnieć, co tam było, żeby nie wprowadzić się w błąd, nie dać się wprowadzić w błąd. Chciałbym porozmawiać o prawdziwej astrologii, o prawdziwych horoskopach, o tym, co odkryłem. Nasza astrologia, astrologia Zachodu, opiera się na pozycji planet, na pozycji Słońca. Co mądrzejsi również biorą pod uwagę kąt nachylenia Ziemi przy momencie urodzenia. A więc miejsce urodzenia ma bardzo duże znaczenie. Z tym, że to jest trochę mało danych. Kilka planet, Słońce. Nie jest to astrologia aż na tyle precyzyjna, jak powinna być. Dlatego zdarzają się błędy, zdarzają się nieporozumienia. Chciałbym Ci powiedzieć o astrologii dużo dokładniejszej, dużo bardziej precyzyjnej, o astrologii, która doskonale oddaje to, co jest, która bardzo dużo mówi o Tobie, mówi o świecie, o sytuacjach, o wydarzeniach. Mówię tu o astrologii staroindyjskiej, tak zwanym horoskopie wedyjskim. O astrologii, która powstała bardzo dawno temu na Półwyspie Indyjskim. O astrologii niesamowicie precyzyjnej. Dlaczegoż ja się nią zainteresowałem? Pewna osoba zwróciła mi uwagę na to, że te wyliczenia doskonale zgadzają się z rzeczywistością, że ta astrologia nie myli się. Chociaż chciałbym tu zrobić jedno zastrzeżenie. Jakakolwiek astrologia, jakiekolwiek wróżby, przepowiednie, przeczucia, choćby były nie wiem jak precyzyjne, nie są warunkiem obowiązującym. To nie znaczy, jeżeli coś wyliczysz, jeżeli dojdziesz do jakichś wniosków, to nie znaczy, że tak musi być. To nie jest tak, że Twoja przyszłość jest całkowicie zdeterminowana. To, czego się dowiesz, jest po prostu najbardziej prawdopodobne w tym momencie. Tak samo układ gwiazd, planet, Słońca przy Twoim urodzeniu w pewien sposób warunkuje Twoje postępowanie, natomiast nie zmusza Cię do konkretnych działań. To jest po prostu to, co jest najbardziej niesamowicie wręcz prawdopodobne, natomiast Twoje życie należy do Ciebie i nic nie jest w stanie zmusić Cię do jakiegoś działania, czy zmusić Cię do określonego sposobu postępowania. To tak na marginesie. Wróćmy do tej staroindyjskiej astrologii wedyjskiej. Dlaczego ona jest dużo bardziej precyzyjna? Dlaczego bardziej oddaje rzeczywistość? Dlaczego jest nam bardziej pomocna? Otóż ona opiera się nie tylko na Słońcu, planetach i Księżycu, który zresztą według astrologii też jest planetą. Tam występują również tak zwane nakszatry. Czym są nakszatry? Nakszatra to jest pewien układ gwiazd w dalekich gwiazdozbiorach. Gwiazdy w pewnym układzie mają określone działanie, w określony sposób wpływają na to, co się dzieje u nas. Są aktywowane te układy gwiezdne przez planety, przez Słońce, natomiast to właśnie one oddziaływują. Tych nakszatr jest 27. Dodatkowo każda z nich ma 4 tak zwane pady, czyli 4 fazy. W sumie daje to nam 108 pozycji odniesienia. Zobaczmy, o ile większa precyzja. 108
pozycji, do których się możemy odnosić, pozycji, które wpływają na nasze postępowanie, nasz charakter, na to, co się dzieje tutaj u nas na świecie. Jest to skomplikowane, tak. Poza tym w Polsce brak jest dobrych, konkretnych źródeł. Owszem, jest trochę informacji w internecie, natomiast te informacje nie zawsze są dokładnie takie, jak powinny być. Często wzajemnie się wykluczają. Jest to skomplikowane, ale opłaca się to poznać, ponieważ precyzyjnie wiedząc, co może się wydarzyć, precyzyjnie wiedząc, co ma w tej chwili na ciebie wpływ, co ma wpływ na twoje życie, jesteś w stanie coś zmienić, jesteś w stanie zadziałać. Te nakrzaty warto poznać. Z tym, że tutaj musisz, widzisz, też trochę przedtem trochę zainteresować się staroindyjskimi mitami, legendami. Każda z nakrzat jest w pewien sposób połączona, kojarzona z jakimś wydarzeniem, z jakąś postacią, z jakimś oddziaływaniem i musisz te wydarzenia, te postaci, legendy poznać. Poznać, żeby nie przeinterpretować lub nie zrobić błędnej interpretacji. Powiem ci przykładowo. Na przykład taka jedna z moich ulubionych nakrzat, Mula, zresztą jest to moja nakrzatra wschodząca, jest kojarzona z ognią Kali. Wydaje się straszne, prawda? Straszne, okropne, w ogóle nie chcemy o tym myśleć. Podczas gdy sama nakrzatra jest symbolem przejścia ze świata materialnego do świata duchowego. I ta rzecz Kali, która nam się kojarzy okropnie jako bogini śmierci, zniszczenia, w rzeczywistości, jeżeli wgłębisz się w te staroindyjskie legendy, w rzeczywistości jest kimś zupełnie innym. Ten wieniec z czaszek na szyi, dla nas być może przerażający, ale jest interpretowany jako czaszki ignorancji. Jest to postać walcząca. Owszem, jest to postać, która walczy z fałszem, kłamstwem, obłudą. Walczy z niewłaściwym postrzeganiem rzeczywistości. Więc w zasadzie fajnie, prawda? Inna nakszatra, Purwa Abhadrapada. Kojarzona z ognistym smokiem, smokiem ziejącym ogniem, który niszczy tym ogniem wszystko dookoła. Jeżeli się wgłębisz, możesz to zinterpretować inaczej. Smok, który niszczy wszystko to, co jest mają tego świata. Smok, który nie niszczy istoty rzeczy, niszczy to, co jest nadbudowane, niszczy to, co jest złe. Możesz w momencie aktywności Padry Purwa Abhadrapada zniszczyć w sobie nauk, możesz zniszczyć swoje niewłaściwe podejście do życia, możesz pozbyć się cech, które są ci niewygodne, zbędne. A więc zanim zabierzesz się za tą astrologię wedyjską, zanim zaczniesz ją studiować, radziłbym zapoznać się. Zapoznać się z tymi indyjskimi wierzeniami, legendami, z postaciami. Szukaj dobrych źródeł. Pod filmem podam ci tytuł, w notatce pod filmem podam ci tytuł jednej książki, którą uważam za bardzo dobrą, którą uważam za właściwą. Natomiast jeżeli nie będziesz mieć podbudowy, nic z tego nie zrozumiesz. Dzięki tej astrologii można zrobić nie tylko sobie horoskop, komuś horoskop. Przypominam, że to nie znaczy, że tak musi być. To znaczy, że takie jest wielkie prawdopodobieństwo. Możesz też zrobić horoskop dla jakiegoś wydarzenia. Jeżeli masz przy jakiejś ważnej rozmowie, podjęciu się ważnego zadania, różne terminy do wyboru, możesz sprawdzić, który z tych terminów będzie najlepszy, który będzie najbardziej pasował do właściwej realizacji tego celu. Możesz zrobić też horoskop partnerski,
sprawdzić, na ile ta druga osoba, którą chcesz wybrać, pasuje do ciebie, chociaż jeżeli naprawdę chcesz ją wybrać, nawet nie sprawdzaj. Ale czasami miewamy wątpliwości. Za pomocą tej astrologii wedyjskiej również możesz to sprawdzić. To jest naprawdę zadziwiające. Zadziwiające, jak tu wszystko się zgadza, jak tu wszystko jest logiczne, jak bardzo ta astrologia może ci pomóc w życiu. Zapraszam cię do studiowania. Zapraszam cię na inne moje filmy, gdzie znajdziesz praktyczne porady lub rozważania na wiele tematów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.